Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu widotesty.pl. Ja jestem Dawid i dzisiaj zapraszam Was na teścik, ponieważ myślę, że to trochę można testem nazwać, oraz na recenzję słuchawek. Na recenzję słuchawek z odtwarzaczem FM, z odtwarzaczem MP3, z wbudowaną baterią, bezprzewodowych, ale także, które możemy podłączyć przewodowo do na przykład odtwarzacza MP3 czy telefonu. A jest to produkt firmy XXY, model Dynamic 40. Zapraszam. W ogóle rozpoczynając tą recenzję, należy sobie zdać sprawę, do jakiej grupy, dokładnie do jakiej grupy odbiorców te słuchawki są kierowane i w zasadzie zostały zaprojektowane. Moi drodzy, mamy tutaj do czynienia z konstrukcją bezprzewodową, wbudowany odtwarzacz FM, wbudowany odtwarzacz MP3. To nic innego jak słuchawki przeznaczone, może nie tyle, że dla ludzi młodych, ale co dla osób, które aktywnie i często słuchają muzyki w różnego rodzaju środkach komunikacji miejskiej, czy przy jakimkolwiek wyjściu, które po prostu lubią się nie rozstawać ze swoimi ulubionymi piosenkami. To nie jest sprzęt, który przeznaczony jest dla melomanów, czy dla osób, które lubią sobie usiąść wygodnie w fotelu i posłuchać muzyki w domu, dobrej jakości muzyki. Te słuchawki dostępne są w różnej wersji kolorystycznej. Do nas akurat do recenzji trafiły takie w kolorze zielonym. Wygląda to całkiem ciekawie. Jeżeli chodzi o ich wykonanie, zacznę myślę, że od pałąka. Ten jest dosyć elastyczny, nie ma problemu z dopasowaniem go do każdej praktycznie głowy, tym bardziej, że mamy tutaj dość sporą możliwość regulacji położenia. Jeżeli się przyjrzymy, widzimy, że tutaj cały rdzeń pałąka w zasadzie jest aluminiowy, więc o jego trwałość w zasadzie się nie obawiam. Jeżeli chodzi o wykończenie, mamy tutaj taką ekoskórę czy skajkę, dosyć miękką i tutaj jakichś wielkich dyskomfortów nawet podczas dłuższego słuchania nie odczuwałem. Jeżeli chodzi o regulację samych słuchawek, to ona się odbywa tutaj, zobaczcie, w bardzo szerokim zakresie, tak więc słuchawki tutaj się bez problemu dostosują do każdego ucha. Jeżeli chodzi o samą wielkość membran i ich wykończenie, to są słuchawki, które będą spoczywały bezpośrednio na naszych małżowinach, tak więc całych uszu one po prostu nie przykryją. Wykończenie też tutaj jest dosyć miękkie, nawet środek to nie jest taka typowa, powiedzmy, gąbeczka, która bezpośrednio spoczywa na przetworniku, ale mam tutaj dodatkowo taką piankę. Tak więc jeżeli chodzi o taki ogólny komfort, nie jest najgorzej. Natomiast same słuchawki są pod tym względem dosyć sztywne i kilka godzin słuchania muzyki w tym produkcie to jest po prostu niemożliwe, ponieważ zwyczajnie się męczymy. Kolejna rzecz związana z wykończeniem, ale to jest akurat cecha różnych produktów, które takie wykończenie, powiedzmy, a la skórzane posiadają, no to jest przede wszystkim fakt, że ucho nam się w gorące dni po prostu będzie pociło, tym bardziej, że tak jak mówię, te słuchawki będą na naszych małżowinach usznych spoczywały, a nie je przykrywały. Z drugiej strony mamy taką niewielką siateczkę z logo producenta, i co ciekawe, to tutaj również mamy ukryte w zasadzie głośniki, ponieważ tych słuchawek również możemy używać jako głośników. Jeżeli chodzi o porty, jakie tutaj mamy, wszystko widzieliśmy w rozpakowaniu, nie będę więc do tego wracał. Powiem Wam tylko o kilku elementach, o których tam nie wspomniałem. Przede wszystkim mamy tutaj niewielką diodę, która sygnalizuje nam pracę urządzenia, przede wszystkim cały czas podczas podłączenia liniowego czy po prostu przewodowego. Port USB z dołączonym do zestawu tutaj przewodem służy tylko i wyłącznie do ładowania tego urządzenia. Nawet jeżeli podłączymy tę słuchawkę oczywiście do komputera, ponieważ tak je ładujemy, mamy tutaj akumulator litowo-jonowy o pojemności 800 mAh, to nie jesteśmy w stanie kopiować muzyki na kartę SIM. Slot został tak troszeczkę moim zdaniem niefortunnie umieszczony. W Dynamic 20 zostało to dużo lepiej rozwiązane, ale o tym powiem Wam w przypadku recenzji tamtych słuchawek. Ten przełącznik, tak jak wspominałem w rozpakowaniu, on służy do wyboru opcji pomiędzy słuchawkami a takim trybem, powiedzmy, zewnętrznych głośników. Włącznik, wyłącznik oraz equalizer, który umożliwia nam zmianę tutaj różnych trybów korektora graficznego. Przejdziemy sobie od razu do testów tych słuchawek. Ja je włączę. Włączy się nam na razie odtwarzacz MP3. W tym momencie oczywiście słuchawki grają na zewnętrznych głośnikach. Na pewno z wielu Was Nirwanę kojarzy doskonale. I posłuchajmy, jak zmienia się dźwięk wraz ze zmianą ustawień equalizera. Na zmianę trzeba chwileczkę poczekać, natomiast dźwięk reaguje, bym powiedział, nawet bardzo dobrze. Myślę, że u każdego z Was ta różnica jest słyszalna. No i zobaczmy, jak przełączymy teraz całość na słuchawki.
Myślę, że od razu różnicę słychać. Wracamy, słuchajcie, sobie do głośnika. Troszeczkę ściszymy. Tutaj oczywiście mamy regulację, która to nam umożliwia. Jak widzicie, sama regulacja jest bardzo płynna. Nie ma tej jakichś skoków, jeżeli chodzi o regulację głośności dźwięku. Jeszcze troszeczkę słyszę, żebyście mnie słyszeli. Jeżeli chcemy się przełączyć teraz na radio, wystarczy dłużej przytrzymać przycisk, czy właściwie całą tą grzechotkę. I zostajemy automatycznie na radio przełączeni. Zmiana stacji radiowych. Słyszycie, że coś gra, troszeczkę mogę nawet zgłośnić. Odbywa się również za pomocą tego przełącznika. Tak jak zmieniamy podczas trybu MP3 piosenki, tak tutaj możemy sobie wyszukiwać i zmieniać stacje radiowe. Co się dzieje po podłączeniu przewodowego, na przykład jakiegokolwiek odtwarzacza MP3? Zobaczmy, ja mam tutaj iPoda Shuffle, podłączam sobie go dołączonym do zestawu również tutaj przewodem. I same słuchawki automatycznie zostają przełączone na tryb MP3. Możemy sobie normalnie słuchać muzyki z naszego odtwarzacza MP3. Jeszcze tutaj jest głośniej, ponieważ niestety, ale w przypadku odtwarzacza MP3 musimy mieć naprawdę dobre źródło, żeby dźwięk był ostatecznie głośny. I możemy sobie oczywiście przełączać piosenki. Natomiast teraz zobaczcie, nie działa ten equalizer. W momencie, kiedy słuchamy muzyki z MP3, dźwięku po prostu sobie nie poprawimy, nie zmienimy. On działa tylko i wyłącznie z wbudowanym radiem oraz z wbudowanym odtwarzaczem MP3. Teraz kilka słów na temat parametrów technicznych tych słuchawek. O tym, jaką tutaj mamy baterię, o jakiej pojemności już Wam wcześniej wspominałem. Natomiast pokażę Wam coś ciekawego. Zobaczcie, na opakowaniu mamy informację, że czas żywotność baterii do 20 godzin. Z tyłu w kilku językach mamy różne informacje i teraz przyjrzyjcie się dobrze chociażby kilku. Po angielsku i nie tylko mamy informację, że to jest 20 godzin słuchania muzyki i do 2 w trybie głośników. Na przykład chyba to jest język estoński. W każdym razie tyle możecie zrozumieć, że tutaj mamy już 12 godzin i nie ma rozróżnionego tego trybu. Najkrócej muzyki możecie słuchać po polsku, ponieważ tylko 9 godzin. Ciekawe, prawda? Natomiast myślę, że to jest oczywiście błąd pewien producenta, który pewnie po naszej recenzji też zostanie tutaj uwzględniony i poprawiony. Natomiast jeżeli chodzi o faktycznie realne czasy słuchania muzyki na w pełni naładowanej baterii, 20 godzin to jest czas jak najbardziej realny. I w zależności od tego, jak głośno muzyki też słuchamy, czy korzystamy z radia FM, czy z odtwarzacza MP3, to ten czas może się o 2-3 godzinki różnić. Czasami może być nawet dłuższy niż te 20 godzin. Natomiast jeżeli chodzi o czas użytkowania tych słuchawek na tych głośnikach, w trybie głośników, to tutaj te 2 godziny, które producent podaje w tej wersji anglojęzycznej, to jest moim zdaniem, to jest czas zdecydowanie zaniżony, ponieważ jeszcze dzisiaj, żeby jeszcze raz to zweryfikować od samego rana, te w pełni naładowane słuchawki grały i powiem Wam, że doszedłem do ponad 3 godzin i stwierdziłem, że nie ma drugi raz sensu powtarzać tego testu, ponieważ za pierwszym razem to było ponad 5 godzin słuchania muzyki, około 5-20 minut, tak więc teraz prawdopodobnie ten wynik byłby powtórzony bez większych problemów, dlatego te 2 godziny to jest wynik zaniżony i faktycznie jesteśmy w trybie głośników w stanie zdecydowanie dłużej tej muzyki sobie posłuchać i to nawet wcale nie tak cicho. Jeżeli chodzi natomiast o moje wrażenia z użytkowania tych głośników i teraz już też powoli będę podchodził do z tych głośników i słuchawek oczywiście, dziwna hybryda, ale ciekawe rozwiązanie, do podsumowania. Tak tę dygresję wtrącam z uwagi na fakt, że powiem Wam, że pierwszy raz spotkałem się z produktem w cenie około 200 kilkudziesięciu złotych, a jeżeli traficie na promocję, to nawet możecie te słuchawki wyrwać poniżej 200 zł. Z produktem tak naprawdę bardzo funkcjonalnym. Zacznę od radia. Jeżeli chodzi o jakość radia, to tutaj oczywiście dla nikogo nie będzie tajemnicą, że jeżeli mam przyzwoite MP3, to tutaj jakość radia będzie wypadała najgorzej, tak jest w rzeczywistości. Jeżeli chodzi o zasięg, to tutaj jak widzicie, jesteśmy w stanie niektóre stacje radiowe ściągnąć, natomiast to jest może jakieś 10% tego, co jest dostępne w eterze. Natomiast wychodząc na zewnątrz, faktycznie z tymi słuchawkami jesteśmy bez problemu w stanie znaleźć zdecydowaną większość dostępnych stacji radiowych, w tym oczywiście Radio Maryja. Jeżeli chodzi natomiast o jakość dźwięku generowanego przez wbudowany odtwarzacz MP3, tu może część z Was zdziwię, ponieważ w tym aspekcie te słuchawki sprawdzą się najlepiej.
Jeżeli podłączymy sobie tutaj zewnętrzny odtwarzacz MP3, nieważne czy to będzie jakiś telefon, MP3, Sony, jakaś MP3, iBoxa na przykład, czy nawet iPod, to ten dźwięk będzie gorszy niż wbudowanego tutaj odtwarzacza MP3. Moim zdaniem jest to przede wszystkim zasługa tudzież wina, zależy jak to na to patrzy. Przede wszystkim tego, że w tym trybie przewodowym nie działa equalizer. Tutaj słuchając MP3 z karty pamięci microSD jesteśmy w stanie sobie dźwięk dopasować i to bardzo dobrze do naszych własnych indywidualnych preferencji. I ja bardzo, czy w ogóle po prostu preferuję słuchanie muzyki z tych słuchawek na wbudowanym odtwarzaczu MP3. Kolejna rzecz, którą też myślę, że mieliście okazję sami usłyszeć tutaj w naszym teście, to to, że jeżeli podłączamy te słuchawki pod jakieś zewnętrzne źródło audio, to musimy mieć naprawdę dobrą czy dużą moc wyjściową z MP3, ponieważ w tym momencie po prostu muzyka gra zdecydowanie ciszej. Jeżeli chodzi o maksymalną głośność, tutaj mamy około 110 dB, tak więc te słuchawki potrafią zagrać naprawdę bardzo przyzwoicie i głośno. Jeżeli chodzi o komfort użytkowania, to tutaj, tak jak wspominałem, większych uwag nie mam, ponieważ zarówno wykończenie, jak i możliwość dostosowania tych słuchawek są w bardzo szerokim zakresie. Natomiast z uwagi na dosyć mocny docisk ich do uszu, dłuższe użytkowanie powoduje po prostu zmęczenie. Natomiast to nie jest 20 minut, to nie jest godzina, to są czasy użytkowania rzędu 4, nawet 5 godzin. Moi drodzy, podsumowując, moim zdaniem jest to produkt udany, który za swoją cenę oferuje dużą funkcjonalność. Jeżeli chodzi o jakość odtwarzanego dźwięku, ja Was odeślę do początku filmu. Pamiętajcie o grupie docelowej, do jakiej ten produkt jest skierowany. I tutaj myślę, że każdy będzie zadowolony. To nie są słuchawki dla melomanów. Jeżeli szukamy słuchawek typowo muzycznych, to za kwotę około 200 zł możemy wyrwać produkty zdecydowanie grające lepiej, natomiast nie mające takiej funkcjonalności. Moi drodzy, to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam oczywiście Was po więcej na portal. Tam znajdziecie m.in. zdjęcia tych słuchawek i oczywiście wersję tekstową recenzji. Tak więc do zobaczenia w następnych filmach.